Dzisiaj pokażę Wam rzecz, z którą mam mały problem. Jeśli ktoś śledzi moją kartę społeczność, to wie, że ostatnio szedłem w posiadanie sporej ilości rzeczy z okresu PRL-u. To kilka z nich. Jedną z takich rzeczy jest taka oto zabawka. Nie wiem, może źle szukałem, ale naszukałem się sporo, i nikt nie znalazłem nawet najmniejszej informacji zdjęcia. Dlatego na razie w tytule pytania. Jak się dowiem, to go zmienię. Czy mi się trafił jakiś rarytas, przynajmniej w sensie występowania? Sam wiem tylko to, że zabawka pochodzi z lat 60 wielkością zbliżona jest do naszych Fiatów i Polonezów z Częstochowy. Jej wnętrze jest wykonane w podobny sposób. Szedłem tym tropem i go nie wykluczam. Można też znaleźć podobne samochody na kabel pochodzące ze wschodnich Niemiec. Najbardziej podobny jest tu Chevrolet firmy Presu. Nie zdziwiłem się, gdyby to był odpowiedni kierunek, ale jednak różnica jest spora. Jednak może to być kwestia lat produkcji. Być może powinienem rozpoznać, co to dokładnie jest po tym, co znajduje się pod spodem i z tyłu modelu. Czyżby to było odwzorowanie jakiegoś samochodu z filmu? Samochodzik naprawdę całkiem ładnie się prezentuje. Widać z jakich lat pochodzi. Ma trochę ciekawych szczegółów. Ładnie prezentuje się metalowa atrapa umieszczona w plastikowej ramce, posiadające szczegóły światła przednie w kilku kolorach tylne w ramce wykonane jako metalowa podkładka klosz jest naprawdę ładny. Na masce znajduje się taki element z metalu i plastiku, który trochę się rusza. Fajne jest to wnętrze. Spodobały mi się te przedmioty na półce: okulary, gąbka, gazeta, klimatyczne. Cała reszta też niczego sobie, chociaż zupełnie płaska. Kierownica też tylko namalowana. Ale ciężko w tym przypadku, szczególnie teraz, oceniać to jako jakiś minus. Na to trzeba spojrzeć już zupełnie inaczej. Nie tylko porównując to z jakimkolwiek modelem. Kolekcjonerskim, co oczywiste, ale też ze współczesnymi zabawkami. Do tego jeszcze tak prosto zaznaczone klamki tak wyglądają z bliska do połowy schowane koła inaczej z przodu, inaczej z tyłu. Ciekawe jest to małe wgłębienie nad tylnym kołem. Przednie koła można sobie ustawiać. Jeśli chodzi o stan zabawki, to jest naprawdę niezły. Widać trochę pęknięć, zarysowań, ale w końcu była to zabawka, która dodatkowo te kilkadziesiąt lat sobie postała i już od tego samego stania mogły pojawić się pęknięcia. Widać też trochę kurzu, bo przeczyciłem ją tylko tak powierzchownie, delikatnie pędzelkiem, więc na przykład we wlocie powietrza pod szybą możemy jeszcze podziwiać kilkudziesięcioletni kurz. Są też jakieś białe kropki, wyglądające na farbę. Nie wiem, czy to coś, co zechce samochodzik opuścić. I to tyle. Pozostaje tylko pytanie, co dokładnie oglądaliśmy? Czekam na komentarze. Dodam tylko, że w piwnicy znalazło się coś jeszcze, coś bardzo ciekawego, ale to nie trafi do mnie, jednak przez jakiś czas u mnie jeszcze będzie, mam nadzieję, że na tyle długo, że nagram z tym czymś film. Jeśli was ten temat i jego okolice interesują, a nie widzieliście na moim kanale filmu niedobitki, czyli auta kupione w czasach PRL-u. To zapraszam do jego obejrzenia. W nim rzeczy z mojego dzieciństwa. Dzięki za oglądanie, subskrypcje, wsparcie i takie tam. Cześć, do następnego.